dzisiejszym odcinku chciałam wam wytłumaczyć, jak się mówi po angielsku, że coś mnie nudzi albo że coś mnie interesuje. Bo często słyszę, że Polacy to niepoprawnie używają. To jak coś mnie interesuje, to się mówi I'm interested in art, na przykład, że sztuka mnie interesuje. I'm interested in art. Albo można powiedzieć I'm bored with art. I to znaczy, że sztuka mnie nudzi. I'm bored with art. Ale często zamiast mówić I'm interested in, to Polacy powiedzą I'm interesting. I to nie ma sensu, bo jak mówicie I'm interesting, to znaczy, że ja jestem interesujący. To często słyszę, jak Polacy to mówią, to sobie wyobrażam, że oni tak I'm interesting. To dziwnie brzmi, nie możecie powiedzieć tak. Okej, jak naprawdę myślicie, że jesteście tacy zajebiści, to wtedy możecie powiedzieć I'm interesting. Ale musicie wiedzieć na 100%, że inni ludzie myślą, że jesteś interesujący. Ale nie mogę obiecywać, że to będzie dobrze brzmiało i że ludzie będą to dobrze odbierać. I to, co jest również źle, że zamiast mówić I'm bored, to znaczy, że jestem znudzony, to Polacy często powiedzą I'm boring. I I'm boring znaczy jestem nudny. I wtedy sobie wyobrażam, że oni tak oh, I'm boring. I tak wszyscy tak, nawet nie lubię rozmawiać z tym Zbyszkiem, bo jest taki nudny. Tak sobie to wyobrażam. To pamiętajcie, jak chcecie powiedzieć, że coś was interesuje, to się mówi I'm interested in. Albo jak coś was nudzi, możecie powiedzieć I'm bored with. Albo po prostu jak chcecie powiedzieć, że nudzę się, to wtedy możecie powiedzieć I'm bored. Ale na pewno nie możecie powiedzieć I'm boring albo I'm interesting, bo to naprawdę głupio brzmi i to nie jest to, co chcieliście powiedzieć. Patrzcie na tego psa. To dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, dajcie kciuka do góry i subskrybujcie. Na razie.